Po tym, jak Rafał narobił Kasi wstydu w pracy, dziewczyna postanowiła się zrelaksować. Przyjęła zaproszenie Krzysztofa na kolację, szałowo się ubrała i zamierza wreszcie miło spędzić wieczór. Nie, nie brakuje niczego. Nie? Nie. Skoro pani perfekcyjna tak mówi... Hej, nie jestem perfekcyjna. Chociaż przyznam, że po dzisiejszym ogłoszeniu w internecie mieliśmy super odzew, wpłynęło 74 CV. Okej, ale mieliśmy nie rozmawiać o pracy, tylko się wyluzować, pamiętasz? No tak. No, kiedy to jedzenie? Zawołam cię. Ale jest strasznie głodny. Zawołam cię. A, to... co ja was zostawię samych. To wypijmy za miły wieczór. Wiesz co, Krzysztof, bardzo ci dziękuję. Ja nie pamiętam, kiedy było mi tak bardzo miło. Wiesz... możesz... wpadać częściej. Tak, Lena? Wiesz co, mnie teraz nie ma w domu. Ale coś się stało? No tylko nie mów, że chodzi o Rafała. Krzysztof, to moje koleżanki mówią, że to bardzo pilna sprawa i nie chcą rozmawiać przez telefon, chcą tutaj przyjechać. To co za problem? Niech przyjadą.